Jest środa, 4 lipca. Dzisiejsza Ewangelia opisuje nietypową sytuację. Jezus czyni cud, ale nie spotyka go za to wdzięczność, lecz obawa i odsunięcie się od Niego. Zastanów się, czy jest taki dar od Boga, którego się boisz? Wyobraź sobie, że Jezus dzisiaj chce Ci go podarować. Dzisiejsze słowo pochodzi z Ewangelii według świętego Mateusza. Gdy Jezus przybył na drugi brzeg do kraju Gadareńczyków, wyszli mu naprzeciw z grobowców dwaj opętani, tak bardzo niebezpieczni, że nikt nie mógł przejść tamtą drogą. Zaczęli krzyczeć: czego chcesz od nas, Jezusie, Synu Boży? Przyszedłeś tu przed czasem dręczyć nas? A opodal nich pasła się duża trzoda świń. Złe duchy zaczęły go prosić: jeżeli nas wyrzucasz, to poślij nas w tę trzodę świń. Rzekł do nich: idźcie. Wyszły więc i weszły w świnie. I naraz cała trzoda ruszyła pędem po urwistym zboczu do jeziora i zginęła w wodach. Pasterze zaś uciekli i, przyszedłszy do miasta, rozpowiedzieli wszystko, a także zdarzenie z opętanymi. Wtedy całe miasto wyszło na spotkanie Jezusa, a gdy Go ujrzeli, prosili, żeby opuścił ich granice. Oto jest dwóch opętanych, których obecność utrudnia życie całej społeczności. Kiedy jednak pojawia się tam Jezus, sytuacja radykalnie się zmienia. Zło natychmiast się poddaje. Nie ma wątpliwości, kto jest panem sytuacji. Spróbuj uświadomić sobie, że nie ma zła, które byłoby zbyt wielkie, aby Jezus mógł je usunąć. Czy jest obszar w Twoim życiu, w którym nie dowierzasz mocy Boga? Zaproś tam Jezusa. Na prośbę demonów Jezus posyła je w stado świń, które topi się w jeziorze. Zło zostało zniszczone.
ale obiektywnie mieszkańcy Gadary ponieśli istotną stratę materialną. Zastanów się, co możesz stracić, kiedy Jezus pomoże ci uwolnić się od zła w twoim życiu? Poczucie siły, kontroli, wpływu, przekonanie o swojej racji, przyjemności. Gadareńczycy nie docenili cudu Chrystusa. Poniesiona strata nie pozwoliła im zauważyć, że przyczyna ich lęku przestała istnieć. Jezus ciągle daje nam dary, których nie doceniamy, choć korzystamy z nich. Słuchając ponownie fragmentu Ewangelii, poproś Jezusa, aby uzdolnił cię do odczuwania większej wdzięczności za otrzymane od Boga dary. Gdy Jezus przybył na drugi brzeg, do kraju Gadareńczyków, wyszli mu naprzeciw z grobowców dwaj opętani. Tak bardzo niebezpieczni, że nikt nie mógł przejść tamtą drogą. Zaczęli krzyczeć: czego chcesz od nas, Jezusie, Synu Boży? Przyszedłeś tu przed czasem dręczyć nas? A opodal nich pasła się duża trzoda świń. Złe duchy zaczęły go prosić: jeżeli nas wyrzucasz, to poślij nas w tę trzodę świń. Rzekł do nich: idźcie. Wyszły więc i weszły w świnie. I naraz cała trzoda ruszyła pędem po urwistym zboczu do jeziora i zginęła w wodach. Pasterze zaś uciekli i, przyszedłszy do miasta, rozpowiedzieli wszystko, a także zdarzenie z opętanymi. Wtedy całe miasto wyszło na spotkanie Jezusa, a gdy Go ujrzeli, prosili, żeby opuścił ich granice. Jezus szuka cię, aby pomóc ci porzucić zło, które cię zniewala. Pozwól mu działać. Ufaj.
Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.